Witam ponownie po tygodniowej przerwie na moim kanale o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Przyjeżdżamy dzisiaj do naszych uli, żeby sprawdzić, jak przez tydzień czasu sobie radziły. Z zewnątrz widać, że pracują. Aktywność jest mniej więcej podobna, no poza tym może środkowym ulem, ale to za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dzisiaj rzeczywiście już dołożę kolejne korpusy do uli. Już trzeci raz je przywożę w sumie tutaj, więc już do trzech razy sztuka. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że korpusy zostaną dzisiaj dołożone. Dzisiaj już nie zapomniałem o tych siateczkach, które kupiłem, żeby zatkać im wejście, ale zobaczymy, czy one będą się nadawać tutaj. Teraz są troszeczkę duże. Myślałem, że wejdą w ten otwór, ale okazuje się, że są za duże, będę musiał je obciąć. Ale jeśli je położę w ten sposób, to pszczoły nie przejdą i myślę, że zamknę też daszek. Chociaż jeśli nie, to będę musiał i tak tutaj obciąć z góry troszeczkę. Szkoda, że nie wziąłem siatki, ale no cóż, trudno. Zobaczymy, jak to wygląda wewnątrz. Pierwszy korpus chcę sprawdzić, jak sobie radzi. Ale chyba są wszystkie ramki przyklejone dokładnie. No rzeczywiście jest zaklejone. Niesamowicie. To znak, że jest całkiem nieźle napakowane w tym ulu. Zaraz spojrzymy od góry. Może mi się wtedy uda odkleić korpus, jeśli wyjmę parę ramek. Okay. No jak już widzę, rzeczywiście tym razem już im nie podaruję. Będę musiał założyć korpus kolejny, bo są oprócz dwóch ramek właściwie wszystko jest odbudowane. Także dzisiaj do tego ula dokładamy korpus. Sprawdzę tylko, jak to wygląda. Czy załadowany jest miodem, czy też czerwiem. Jak to wygląda tutaj. Ramki są zapakowane miodem. Z niektórych to aż kapie prawie. No ta, którą tutaj włożyłem do odbudowy, no widzę, że jest odbudowywana w poprzek miejscami. Tutaj troszeczkę. Ale nawet dobrze to wygląda. Muszę to zebrać, bo to tak nie może być.
Okej. Dzisiaj jest bardzo gorąco. Jest niesamowita wilgotność powietrza, co potęguje jeszcze to gorąco nam tutaj. Na razie jeszcze nie widzę, że się wosk topił, ale no widzę, tutaj jest piękny czerw. Są jajka. Widać, pszczoły pracują intensywnie. Bardzo dobrze. Sklejone wszystko jest tak mocno, że ledwo mogę te ramki wyciągnąć. Tu jest super. Bardzo ładnie to widać. Już sobie nawet przygotuję korpus jeden. Żeby włożyć już tą ramkę z czerwiem odkrytym tutaj. Tak, to widziałem. Tu jest mnóstwo czerwiu. Wsadzimy tą ramkę tu. Tak jak to zrobiłem ostatnio, żeby pszczoły mogły jeszcze szybciej odbudowywać. Tutaj jest mnóstwo czerwiu, ale jest też dużo miodu. Ramki są ciężkie, zalewane są wręcz, więc myślę, że na dobry moment tu przyszedłem, żeby dołożyć ten korpus. Tu jest kolejna ramka czerwiu. Rozwijającego się dopiero. Tutaj tu są jajeczka, jest też czerw na wygryzieniu, jest matka, widać matkę. Karina, pokaż tutaj królową. Tu jest, chodzi sobie, widzisz? Tutaj chodzi sobie i znosi jajka. Bardzo duża, dorodna matka. Mam ręce w miodzie i pszczoły obsiadają na mnie. Dosłownie zlizują ten miód ze mnie. No ale gorąco powoduje, że jak widzę, już na ramkach tych zewnętrznych się miód roztapia, przepraszam, wosk. Wosk się roztapia. Tu jest piękny czerw. Bardzo ładny. Niedługo się będzie wygryzał. No i tutaj ostatnia rameczka, calutka ramka założona czerwiem. Tutaj trochę pyłku i miodu, także bardzo ładnie, bardzo ładnie. Złożymy wszystko do siebie delikatnie, żeby się pszczoły nie gniotły nam. Tak. Krzysiu, odsuń się. Tutaj wstawimy rameczkę do odbudowy. Tu jest magazyn.
Tak. Ten ul, jak już to wielokrotnie wspominałem, był od samego początku najsilniejszy. Najlepiej sobie radził. I tak jest nadal. Ma bardzo dużo zapasów, bardzo dużo czerwiu. Radzi sobie doskonale. Więc myślę, że przyszedł czas na to, żeby dołożyć im kolejny korpus, żeby sobie pracowały lepiej. Chcę tylko sprawdzić, jak sytuacja wygląda na dole. Teraz, kiedy odczepiłem wszystkie ramki, jest to możliwe. No tutaj odbudowa idzie dosyć dobrze. Muszę zdjąć trochę tego wosku. Bo strasznie mi się sklejają te ramki tutaj. Więc muszę go zdjąć. Tam gdzieś taka puszka jest. Metalowa. Poda mi Karina. Gdzieś tutaj. Nie ma takiej pustej? No dobra, to trudno. Tu widzę, idzie wszystko dobrze. Także nawet nie będę im tutaj zawracał. Zamkniemy z powrotem, bo widzę, że pszczoły się denerwują. Tak. No i dzisiaj dołożymy ten korpus jeden. Tutaj dla nich. Niech sobie tym razem pracują już na trzech korpusach. Dobrze. Krzysiu, odsuń się, proszę cię. Okej. Zamkniemy. Pięknie. Ten ul wygląda bardzo ładnie. Może sobie pracować teraz na trzech korpusach. Matka chodzi, znosi jajka. Rodzina się powiększa. Wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wszystko wygląda pięknie. Przechodzimy do kolejnych uli. Ok. Zaglądamy do naszego eksperymentalnego ula. Obsadzonego całkowicie na komórce 4.9. Musiałem je troszeczkę podratować, sugerując się podpowiedziami innych pszczelarzy. Dodawałem im trochę czerwiu z tych sąsiednich tutaj uli. Zobaczymy, czy czerw się wygryzł całkowicie, jak to wygląda teraz.
Wygląda całkiem dobrze. Już widać, że odbudowa oczywiście nie idzie tak jak powinna. Znaczy się, idzie bardzo powoli. Ciekaw jestem tylko, czy spotkam jajka. Dobrze by było, gdybym widział jakieś jajka, bo to by znaczyło, że ten ul pracuje. Jakkolwiek, ale pracuje. Na razie nic tutaj nie widzę. Znosi tylko. Wygryzają się trutnie. No, jak to widać tutaj. Tutaj miały chyba intencje budowania matecznika. Ale nic w nim nie ma. Taki dziki matecznik. Tak więc, jak widać, ul cały czas nie pracuje zbyt dobrze. Nie wiem, chociażby chciałbym zobaczyć jakieś jajka czy larwy. Tu są jajka, a jest to ramka wyciągnięta z tych sąsiednich uli obok. Także są tutaj jajka, czyli że królowa gdzieś znosi. Tylko pytanie jest, czy jest to królowa, która znosi tylko trutnie, czy jest to królowa, która znosi nam już normalne jajka robotnic. No, za wiele się tutaj nie dzieje w tym ulu. Za wiele się nie dzieje. Tu jest czerw otwarty. Tutaj też jest czerw otwarty. No nie wiem, trudno mi powiedzieć wciąż, co będzie z tym ulem. No ale nic. Ramek ma pod dostatkiem. Nic na tych ramkach nie buduje. Mam za sobą dzisiaj ramki, które owoskowałem trochę, więc spróbuję im je podmienić, ponieważ i tak na nich nic nie ma. Więc włożę im tutaj te rameczki świeżo owoskowane. Może to je zmobilizuje do pracy. Ramki są pomalowane woskiem, więc jeśli będą czuły wosk, to może chętniej będą go odbudowywać. Zobaczymy. Jest naprawdę dobrze owoskowane wszystko. Tą ramkę zostawimy. Tą zabierzemy też. Będziemy zakładać te pomalowane.
Ktoś mi tak doradził, że jak pszczoły nie chcą budować na plastikowych ramkach, to najlepiej je jeszcze raz pomalować woskiem. Więc może coś to im da. Tutaj odbudowują, to zostawię. Ta ostatnia jest ramka, zabiorę ją. Tak. O. Ta i jeszcze jedna. Dobra. Okej. Zostawiamy. Dalej już nawet nie będę zaglądał, co tam się z nim dzieje. Miejmy tylko nadzieję, że te świeżo owoskowane ramki coś pomogą na odbudowę. A co dalej? Zobaczymy. Ok, zaglądamy do ostatniego ula. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja tutaj u nich. Mam nadzieję, że w tym, tak jak i w tym pierwszym białym, dołożę dzisiaj trzeci korpus, żeby pszczoły sobie na nim pracowały. Okay. No jak już widzę, tutaj odbudowa nie idzie tak dobrze jak w tym pierwszym ulu. Odbudowanych jest kilka ramek. Zewnętrzne są nieodbudowane. No więc teraz jest pytanie, czy dostawiać korpus, czy nie. Wygląda na to, że część tych ramek, co tutaj są, są absolutnie nieodbudowane. Chociaż tutaj jest na przykład cała ramka miodu całkowicie założona, a z tej strony nic. To jest ciekawe. Założony miód aż grubo, a tu pusto. Kolejne ramki. Odbudowa idzie, jest już zasypywana ramka miodem, zalewają. Tutaj widzę, jest czerw na wygryzieniu, czerw młody. Czyli królowa pracuje. Tutaj tak samo jest czerw, kolejna ramka czerwiu wygryzającego się, na bokach już jest młody czerw, także widać, że ul się rozwija dosyć dobrze. Tu to samo, kolejna ramka czerwiu. I już po bokach widać młody czerw. Bardzo ładnie. Ostatnia rameczka. Młody czerw, zapas pyłku. Młody czerw, jajka. Bardzo ładnie.
Pięknie to wygląda. Pszczoły pracują jak trzeba. Ok. Złożymy ten korpus. Zerkniemy szybciutko, co się dzieje na dole. Spróbuję tutaj włożyć ramkę dla lepszej odbudowy. O tak. Dobra. No i ostatnia, na koniec. Całkowicie nieodbudowana. Zewnętrzna jest w ogóle nieruszona. Tak więc, tak jak widać, ten ul trochę słabiej sobie radzi z odbudową. Można by powiedzieć, że jest na 10 ramek, 2, 4, 6, 7 z kawałkiem może odbudowanych. No cóż, tak jak powiedziałem, nie będę przywodził tych korpusów więcej, więc zakładam korpus jeszcze jeden. Czy to będzie dobrze, czy źle, nie wiem. Zobaczymy. Okaże się to, kiedy przyjedziemy tu następnym razem, sprawdzić, co się u naszych pszczół dzieje. Ale założymy. Wyciągnę tylko ramkę, która ma czerw. Teraz właśnie, no szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej. Muszę to jeszcze raz otworzyć. Tu jest na brzegu czerw, dobrze. Tą rameczkę włożymy. Także pogoda zapowiadana jest bardzo dobra, bardzo gorąco ma być. Pożytki jeszcze wciąż mamy, więc pszczoły powinny zrobić z tego trzeciego korpusu jakiś użytek. Zaziębić się chyba nie zaziębią. To im nie grozi. Najwyżej tu nie przyjdą, albo nie będą odbudowywać ramek w dolnych korpusach, ramek zewnętrznych. Tak może się też zdarzyć. Dobra. Zamykamy ul i dajemy im spokojnie pracować. Tak więc, jak widzieliście, nasz przegląd uli dzisiejszy wypadł moim zdaniem pomyślnie. Do dwóch uli dołożyłem kolejne korpusy na górę. Ten pierwszy biały ul jest bardzo silny. Myślę, że będzie miał bardzo dobry pożytek z tego trzeciego dodatkowego korpusu. Ten ostatni pomarańczowy ul chyba nie miał takiej jeszcze potrzeby, żeby ten
korpus mu dołożyć. No ale cóż, zobaczymy. Jeśli nie będzie potrzebny, chyba wielkiej krzywdy nie będzie. Żółty eksperymentalny ul nie radzi sobie najlepiej. Odbudowa idzie słabo. Chociaż widziałem w nim jajka, widziałem w nim larwy. Tak jak powiedziałem wielokrotnie, zostawiam go, niech sobie pracuje swoim własnym tempem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie za miesiąc, dwa. Mam nadzieję, że rozrośnie się na tyle, żeby mógł przetrwać zimę. Co do tych dwóch zewnętrznych uli, to mogę być chyba raczej spokojny. Rodziny rozwijają się bardzo ładnie. Rozwój następuje bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję tym, którzy mnie oglądają. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!